witam was pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ważnej dla nas sprawie, o pierwszym tłumaczeniu śląskojęzycznej książki na cudzy język. I powiem złośliwie, że to do naszego niejęzyka jest wręcz historyczna chwila. A jak rozmawiamy o języku, no to oczywiście będzie kolejny dykcjonosz i kolejny konkurs z nagrodami. Krutych stężyn szlachy za nami, popереду скелясті схили берегів. А іноді вернусь думками в часи забуті вже спокон віків. Думки в одне своє збираю, тепер уже без шансів на життя. Та пам'ятати, пам'ятаю душі мої близьке серцебиття. Tak brzmią słowa wiersza Karola Gwoździa po ukraińsku, a na nasze Sofie już Karol Gwóźdź, autor tomiku Myśli Ukryte, poeta i tłumaczka tego tomiku Natalia Szlichutka, tłumaczka języka słowackiego, ukraińskiego i językoznawczyni. Witam was pięknie. Witaj. Słuchajcie, no, pierwsze w dziejach tłumaczenie śląskojęzycznej literatury na cudzy język, no to jest wielkie wydarzenie chyba, prawda? To jest duże wyróżnienie, bo każdy człowiek, co szkryflo, to przede wszystkim po pierwsze chce być wydawany, a w drugiej kolejności chce być tłumaczony, no bo to w tym momencie rośnie ci grupa odbiorców. Także no to jest dla mnie takie dosyć duże wyróżnienie, z którego się ino cieszę. No a jak w ogóle do tego doszło, że akurat ten tomik zacząłeś tłumaczyć? Zupełnie przez przypadek. Akurat ten tomik miałam w domu. Dostałam go od Bartka Wanota, od drugiego tłumacza. No bo Bartek właśnie miał być dzisiaj z nami, no ale niestety... Właśnie trzeba powiedzieć, że właśnie jest dwóch tłumaczy, jest Natalia, jest Bartek akurat. Bartek pewnie tłumaczył z drugą książka. Bartek kiedyś, dawno temu, zrobił mi taką niespodziankę i przesłał mi jeden wiersz przetuplikowany na ukraiński i powiedział po prostu, no wejrzyj się, jak brzmi twój wiersz po ukraińsku, ale tak, no nie znam ukraińskiego, go no kurczę, fajnie, no. Fajnie wygląda. No fajnie, no. Potem mnie zaskoczył, bo się okazało, że cały tomik przy tłumaczeniu. Dostałam książkę od Bartka, podpisaną przez Karola. Karola wtedy nie znałam. Właściwie pierwszy raz spotkaliśmy się z Karolem i w ogóle rozmawiałam z autorem tomiku, który tłumaczyłam w momencie, jak nagrywaliśmy pierwszy... Taki interview. Tak, pierwszy no. Interview promocyjne. To też było zabawne właściwie, że dopiero wtedy. No i to były czasy COVID-u i moje siedzenie na kwarantannie w domu. Z Bartkiem pisałam, bo studiowaliśmy razem, więc nawiązaliśmy gdzieś kontakt, wysłałam mu pierwsze. Ja wtedy próbowałam się uczyć śląskiego. Strasznie mi jest głupie, że teraz nie mówię po śląsku. Ale poradzisz. Przez telefon, jak my go dali, ja poradzi, nie? No, ja się strasznie wstydzę, bo ja się uczę. Ja się uczę i ja bym strasznie chciała dobrze gadać po śląsku, ale nie mam czasu i wygląda to, jak wygląda. No nic, dobra, ja się nauczę. Zaczęliśmy właśnie od kilku wierszy i poszło nam strasznie szybko, to był świetny czas i nagle mamy tomik gotowy. Później Bartek już wyszedł z inicjatywą, że mamy możliwość wydania tego tomiku i czemu nie? Udało się. I taki geszenk żeś dostał. No, ja się ino cieszę. No słuchaj, a powiedz Natalia właśnie, jak ci się tłumaczyło, bo tylko też, że nie godasz po śląsku, oczywiście godasz na cyganie. Godo. Ale godo, mało tego, jeszcze pisze po śląsku, nie? Pisać zaraz jest dużo łatwiej. Zaraz do tego pisania jeszcze wrócimy, ale powiedz, jak ci się w ogóle tłumaczyło to? Nie było to problematyczne. Było kilka słów, które gdzieś tam trzeba było się zastanowić, poszukać, sprawdzić, zapytać się Bartka. No ten był plus, że Bartek jest Ślązakiem, więc on po prostu wyjaśniał wszystkie niejasności. A powiedz mi, jak sobie radziłaś z neologizmami, bo Karol jest znany z tego, że wymyślił jakieś słówka. Ja tu muszę przypomnieć twoje największe osiągnięcie, czyli mobilniuk. Słówko, które nie istniało i to właśnie jest autor tego słówka. Wyszło jest do języka powszechnego, myślę, nie? No, potrzeba chwili, bo akurat, no, kiedyś nie było po prostu telefonów komórkowych. No to jak teraz wymyślić to, co czymiemy i godamy bez telefonu? Kiedyś były bohemizmy, germanizmy, no to teraz mamy globalizację, no to, że tak wpadł na pomysł, żeby to był anglicyzm, czyli od mobile, mobilniok. No, to no się dobrze, ale w tym tomiku też są jakieś neologizmy? Są, na przykład, że wymyślił takie słowo jak wszędobólstwo. Bardzo mi się podoba. Na potrzeby danego wiersza, żeby określić pełnia emocji w danym momencie, w danym wersie. Ponoć się fajnie z tym poradzili. Rozmawialiśmy dość sporo z Bartkiem, zastanawialiśmy się, co z tym zrobić w ogóle. Wydaje mi się, że Bartek też konsultował z tobą. No bo się pytał właśnie, jak to można inaczej wyjaśnić. Nie da się tego inaczej wyjaśnić. No tak, tak jak się to godo, ładnie, licencja poetyka. Podeszliśmy do tego dość dosłownie, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że też świetnie pasuje w tym kontekście. I to u nas jest w Sybilla, czyli też wszędzie bólstwo, tak, wszędzie ból. A jest coś, jakieś może zabawne momenty?
podpuszczacie mnie tutaj. Strasznie wstydliwy dla mnie. To było bardzo dawno i nie znałam wtedy śląskiego aż tak dobrze. Teraz świetnie już znam. Ale w tym wierszu, chyba właśnie w tym, co nagrywaliśmy do tego interwiu, tam się pojawia, słowa niepowiedziane i tam się pojawia określenie wspomniane momentami, chwile dawne, blank wieczyste. No i mamy tutaj jakieś bardzo dawne chwile i te momenty, tak? Ja nie wiem, jak moje myśli powędrowały w tamtą stronę, ale to tam są opisane bardzo dawne czasy, tak? Słyszymy wszyscy jakieś bardzo dawne czasy i ja te momenty przetłumaczyłam jako mamuty. I Bartłomiej do mnie mówi, o czym ty tutaj piszesz? Ja mówię o tych zmierzchłych czasach starych z mamutami. A on wtedy... Żebyście rozumieli, ja nie wiem, jak działa mój mózg. Po ukraińsku mamy słowo momenty, identycznie, fonetycznie brzmiące. Nie, ja wymyśliłam sobie te mamuty, tamtych mamutów i one tam u mnie były w tej pierwszej wersji. Nie wytłumaczę teraz, nie wiem, co wtedy wymyśliłam. Wiesz, że większość nie zapamięta tytułu tomiku z środka, ale mamuty na pewno. Ty nawet nie wiedział, że o mamutach szkrypą. Proszę, proszę, na usprawiedliwienie Natalii powiem coś, co na pewno was zadziwi. Natalia chyba trzeci los brała udział w dyktancie po śląsku i to z całkiem niezłym wynikiem. Tak, w tym roku naprawdę się starałam i nawet trochę się przygotowywałam. Bartek mnie naczytywał na Facebooku, na Messengerze teksty, które później musiałam napisać i mu zdjęcie wysłać, żeby mi poprawił. I ten pierwszy raz to był taki, że specjalnie pojechałam na Nikisz, żeby kupić sobie szlabikożnię dla bajtli. Przeczytałam sobie, chciałam się uczyć, ale tak naprawdę przeczytałam sobie te zasady przed podejściem do tego dyktanda i wtedy pamiętam, na jakimś 14 miejscu skończyłam. To był mój pierwszy raz. Później mniej więcej też po 10, może 11, nie pamiętam i w tym roku gdzieś w pierwszej 10 na pewno byłam. Staram się i co roku sobie tłumaczę i obiecuję, że będę się uczyć i naprawdę nauczę się ortografii, bo przede wszystkim o to chodzi, bo zakładam, że... Nie no, Natalia, gratuluję ci i wiesz, powiem ci, że większość Ślązoków nie była na dyktandzie i ortografii nie zna, także i także jest do przodku, ale powiedzcie, czy ten tomik, który w sumie jest śląsko-ukraiński, czy to jest szansa, myślicie, że do nauki też śląskiego właśnie dla Ukraińców? Ja myślę, że to jest świetny materiał. Jestem językoznawcą, ale też uczyłam języka ukraińskiego, uczyłam polskiego jako obcego i słowackiego. I wydaje mi się, że takie materiały dwujęzyczne są bardzo dobre, szczególnie, że myśmy naprawdę starali się trzymać tego oryginału. Nie było wszystko tłumaczone dosłownie, aczkolwiek jest to materiał, który można wykorzystać jako dydaktyczny. No ja się nie mogę zgodzić, no bo co? Językoznawcą, że nie jest, ale jeżeli językoznawca tak właśnie teraz powiedział, no to... I radować, że masz nowe grono odbiorców. No dobrze, dokładnie. Ja mam teraz do was zagadkę w takim razie, językowo. No tak trochę. Językowe lubię. Ja wyłażam. Dobrze, to czekaj, damy szansę Natalii. Rano do szkoły albo do roboty, na obiad żur albo oberiba. Jak się taki czas nazywa? No i co, macie jakiś pomysł? Natalia, podpowiem ci, że to nie jest mamut, że nie ma mamuta. Ej no, nie, naprawdę nie wiem, ja już teraz nie chcę strzelać. Tyś to wymyślała? Nie, Bartosz Bialik, przecież za chwilę będziesz mógł wklupać. Ja się go pożyczę za chwilę, no. Czas. To jest takie, nie wiem, czy indziej istnieje takie określenie, ale u nas na Śląsku jest takie określenie na ten czas. Masz jakiś pomysł, Natalia? Nie wiem, to jest część dnia? Wiem. Jaki? Bez tydzień. Brawo, ja? Brawo, oklaski. Zaś splendor. Nie zgadłabym. A po ukraińsku jest jakieś określenie na to? Nic mi nie przychodzi do głowy. Czyli i no my to mamy. No. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Zaraz spotkamy się z Bartoszem Bialikiem. Dowiemy się, co on na ten temat ma do powiedzenia. Ale wcześniej jest pytanie. Lubicie pierogi? Tak. Jak będą z pańszkrautem, to ja. Nie z pan Szkrautem, ale bydą z Krupniokiem. Także jak po co chodzi chwila, to skosztujecie, a potem Bartosz Bialik.